Dzień dobry Wam wszystkim, tym, którzy chcą, tym, którzy próbują, a nawet tym, którzy już nie chcą mnie oglądać. Moi drodzy, przez święta człowiek miał więcej czasu na różne rzeczy, na przykład na to, żeby przyjrzeć się sprawom, które normalnie by go nie zainteresowały. Między innymi dotyczy to tego, kto, co i jak w tym internecie ostatnio robił. I jeżeli sobie popatrzyłem na różne historie, popatrzyłem też na to, co do mnie różni ludzie przysyłają, bo już takowi się znaleźli, z jednej strony jest to miłe, z drugiej różnie to bywa, to zauważyłem jedną rzecz. No, trafił do mnie filmik, który jedzie jak po burej suce, na przykład po Krzyśku Atorze Woźniaku. Każdy ma prawo do swojej opinii, każdy ją może wyrażać. Okej. No ale patrzę, kto to robi. Okazało się, że ktoś o nazwisku Karol Wilkosz. Wilkosz, prywatnie, jak samo sobie pisze na swoim profilu, jest asystentem Janusza Korwin-Mikke, czyli zdecydowanie osoba związana z Konfederacją, albo jakby inaczej powiedzieć, wszelkimi formami twórczości politycznej JKM-a. I on jedzie, bo tak mu się podoba i szufladkuje Atora sobie w postaci tego, że jest negatywnym obrazkiem, może nawet ikoną, związaną z prawicowym myśleniem w Polsce, oczywiście stawiając siebie i swoich kolegów z tej partii, w której on jest, po tej pozytywnej stronie umownej granicy tego zagadnienia. Postanowiłem się trochę włączyć. Dlaczego? Dlaczego w tą dyskusję? Ponieważ pan Wilkosz, jak spojrzałem, no ma jakieś 3900 z groszami subskrybentów. Ator ma 552 tysiące subskrybentów, a skromny ja mam 1300, biorąc pod uwagę tego, że chyba od 16 grudnia mój kanał istnieje. No to chwilę. Zdaje się, że można by tutaj kogoś do czegoś porównać. 3,9 tysiąca, liczmy 4 tysiące, 552, czyli jakieś 100 razy więcej. I ja, który ma 1,3, czyli 4 prawie, no liczmy 3 razy mniej niż pan Wilkosz. To zaraz, niech zgadnę. Jedna z socjotechnik mówi o tym, żeby ktoś, kogo praktycznie nie ma, bo jest na warstwie planktonu, żeby kąsał kogoś dużego, a duży mu odpowie, to co? To może zaczną o nim mówić. I się w ten sposób będzie lewarował, jeżeli chodzi o wizerunek, bytność, ewentualne cytowania w internecie. No, wypisz, wymaluj taka sytuacja z panem Karolem Wilkoszem versus Ator. No to Atorowi, powiem szczerze, nie wypada. Nie wypada włączać się w dyskusję z kimś takim, bo to jest poziom Brytana, który musiałby zacząć szczekać na Latlerka. Ale Latlerek jest upierdliwy, potrafi biegać, kąsać, plątać się między nogami i w końcu przypadkiem się większemu psu nogi zaplątać przez niego mogą. Może się nawet potknąć i wtedy wielkie larum, jak to Latlerek załatwił większego psa, który gdyby chciał rzeczywiście kłapnąć raz mocno zębami, to by z Latlerka nawet wspomnienie nie zostało. Oczywiście rozumiem, że ostatni filmik o tym, czy prawica musi szurać, pokazujący nowomowę i to w tym najgorszym, bym powiedział, wydaniu, bardzo mało fajną dla zwykłych ludzi, próba tłumaczenia i stania się wariantem, co, Wikipedii dla ubogich w tym wypadku? Niech panu Wilkoszowi będzie, jak on tam chce. Ja wiem jedno. Zdarzyło mi się mieć swoją przygodę w polityce i wcale tego nie kryję. Bynajmniej nie była to przygoda związana z Konfederacją, tudzież jej poprzedniczkami. Natomiast znam ludzi, którzy tworzyli od samego początku byty polityczne z JKM i pamiętam, że kiedy to środowisko we Wrocławiu współpracowało ze środowiskiem, w którym ja działałem, a działałem w środowisku kukizowym, to mówili, że jakieś 16 rozłamów politycznych jest dziełem wyłącznym i wybitnym samego JKM-a, który przy całej swojej inteligencji, którą ewidentnie ma, ale używa jej tak jak chce,
no chyba jest jedynym na polskim rynku politycznym osiągnięciem tego typu. Aczkolwiek zawsze wiedział, jak grać, żeby na sam koniec, kiedy coś się rozpada, on wychodził z tego, czy to mentalnie, czy też materialnie bogatszy. Ale do tego wszystkiego pasuje mi jeszcze jedna taka rzecz. Być może niektórzy znają to jako dowcip, inni jako przypowieść. Było takie coś, że mały Wojtuś postanowił pójść kiedyś do cyrku. Bardzo chciał zobaczyć. Kupili mu rodzice bilety. Idź, popatrz sobie. Był mały, nieśmiały, ale spokojny i porządny. No i jak przyszedł, skromnie usiadł sobie na ławeczce w tymże cyrku. Jest zawsze ten moment, kiedy wychodzi klaun. To był klaun prześmiewca. Co jest najłatwiejszą robotą do wykonania dla klauna, żeby wszystkich zaangażować z widowni i żeby było śmiesznie? Znaleźć sobie ofiarę. No i tak się złożyło, że tego Wojtusia ten klaun prześmiewca namierzył i zaczął z niego ryć. Albo to za mały, albo to za duży, albo za chudy, albo za gruby i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy rżeli, Wojtuś tylko jeden miał zepsuty humor. Ale Wojtuś wrócił do domu. No i taki przybity jest, no to go rodzice pytają, o co kaman? No i mówi, jak to było z tym klaunem. Na co ojciec się wkurza i mówi, Wojtuś, masz tu jeszcze raz pieniądze, idziesz i kupisz dwa bilety do cyrku. Ale dlaczego? Idziesz, kupisz dwa bilety do cyrku. Ale co? No jak to? Pójdziesz ty jeszcze raz i pójdziesz z tobą wujek Janek, mistrz ciętej riposty. No i poszli. I siedzi sobie Wojtuś na tej widowni. Znowu wychodzi klaun prześmiewca. Patrzy, kogo by tutaj trafić i widzi znowu Wojtuś. No bingo, jaka łatwa sprawa. Od razu mam co robić, żeby się pośmiać. I już podchodzi do Wojtusia. Już ma otworzyć gębę. Nagle wstaje wujek Janek, mistrz ciętej riposty i mówi, wypierdalać. I mniej więcej stawiam się w roli rzeczonego wujka, mistrza ciętej riposty. Nie używam bezpośrednio takich słów, ale powiem. Każdy powinien działać własną miarą. Ja, który mam od pana Wilkosza 4-krotnie mniej wyświetleń, ale nie jestem politycznie zaangażowany i nie jestem żadnym asystentem zarabiającym dzięki temu, że jestem członkiem jakiejś partii politycznej, która przekroczyła ustawowy próg 3%, aby dostawać tak zwaną subwencję partyjną, więc ja jako taki, cóż, wyrażam rzeczywiście prywatną opinię. Tymczasem ktoś, kto jest asystentem polityka, żyje z tego, że jest elementem tej politycznej organizacji, nie ma takiego prawa, a próbuje się rozpychać, ponieważ ktoś ma czelność mieć otwarty umysł i nie przyjmować bezkrytycznie każdego chłamu tekstowego lub zachowawczego, jaki produkuje i emituje Konfederacja. Dlaczego tak mogę powiedzieć? Ano dlatego, że kiedy jeszcze działałem politycznie we Wrocławiu, to próbowaliśmy dogadać się z tą konfą we Wrocławiu w temacie wspólnego działania i startu połączonych sił w wyborach samorządowych. Kuglowali niemiłosiernie. Mieli swoich ludzi niestety u nas wewnątrz, którzy im cynkowali, a na koniec co się okazało? Lider Konfederacji we Wrocławiu wystartował z listy PiSu do Rady Miejskiej z drugiego miejsca, biorącego w tym okręgu, 6-mandatowym, jeśli dobrze pamiętam, i jest członkiem Rady Miejskiej Wrocławia z listy PiSu. Więc jeśli chodzi o politykę i działanie tej organizacji i ludzi w niej działających, moja opinia jest jedna. Na pewne tematy nie powinni się wypowiadać, ponieważ sami są świadectwem tego, że działają przede wszystkim i nade wszystko po to, by mieć z tego korzyści. Realnie przekroczenie 5% progu w wyborach jest dla nich większym problemem, niż gdyby mieli tylko 3% i posłów własnych nie mieli.
Prawda jest taka, że teraz muszą przynajmniej symulować jakąś realną pracę, podczas gdy, gdyby tych posłów nie mieli, po prostu braliby czystą subwencję i nie musieliby się tym przejmować. Więc panie Wilkosz, przywilejem ludzi, chociaż trochę inteligentnych, jest to, żeby wiedzieć, kiedy się nie odzywać. Albo dobierać sobie w odpowiedni sposób adwersarzy i wrogów. Tylko w tym zakresie należy też mieć odrobinę skromności. Ja, będąc tylko 4-krotnie mniejszy od pana, ale uzyskując wynik tej subskrypcji w ciągu 2 tygodni, a przy pana 267 filmach, zaznaczam, jest to chyba znacznie ciekawszy wynik niż pański, mogę panu powiedzieć, co o panu myślę, po to chociażby, by człowiek taki jak Krzysiek nie musiał na pana zwracać uwagę. Natomiast pan powinien sprawdzić, co jest z panem nie tak. Dziękuję i do widzenia.